rozjebliny. I to porządnie. Dlatego właśnie nie chciałem tam iść z tym hajsem, ale nie pamiętałem tego, że te drzwi, jak pociągnę tamte, to te z tyłu się zamykają. Jak mu bierzesz pancerz piromantki w pustyni, to tak, no właśnie. W jakimś tam ranie chyba tak zrobiłem, tak mi się zdaje. Czyli co, muszę znowu je pociągnąć, żeby się otworzyło i znowu zeskoczę na dół. Beczki wybuchają, jak wrolujesz się w tą czarną bliżej wejścia. A tu baba sobie stoi, proszę. Dzień dobry. Rosabeth. Dziękuję za pryzmaty. Pyszne kamienie. W tej grze się je kamienie, więc... można żreć gruz. Tyle. Nic jej nie dajemy, na razie idziemy dalej. Zawsze możesz walnąć mieczem. Mogę, ale boję się, że wybuchną, nie? Czekaj, w tą czarną bliżej wejścia. Tą tutaj? Ale to i tak wybuchną wszystkie, nie? Mogę też rzucić po prostu firebombem. Ale to i tak mi nie zmieni faktu tego, że... niestety się drzwi nie zamkną, nie? Jebne. Obudzone, kurwie, no i teraz mogę kajtować. Bo tam jest za ciasno. Szkoda, że na dwa ataki nie padają. Okej. Lubią gubić agro, no właśnie widzę, ale nie wrócą do góry, nie? A to najważniejsze. Hehe, on chce wrócić, ale nie ma jak. Frajer. Dobrze, coś nadropili, czy nej? Ja się w ogóle po raz drugi wywrócił? Nie, nic nie dropnęli. Aby wszyscy wyszli, muszą one wybuchnąć. Możesz mnie uderzyć? Nie wiem, ale się boję, że wybuchną. No właśnie, ale... no właśnie przemyślałem to, bo i tak jak ty się wroluje, czy uderzę, i tak wybuchną, nie? Więc i tak dostałbym damage. No i nie dał piromantce. Co miałem... ojej, co miałem jej dać? Dobra, tu gdzieś jest kolejny w... zamknęły się drzwi. Chyba. Aby sobie do Majuli poszła. A coś muszę jej powiedzieć, żeby do Majuli poszła? Muszę dać jej ubranie, czy co? Ja nie wiem, na razie nie będę dawać jej nic. Ciucha. Ale później nie mogę zmienić jej ciucha, nie? Czy mogę jej później zmienić ciucha, jak dam innego? A zajebie go. Możesz zmienić cały czas, albo będziesz musiał dwa razy biegać tutaj. W sensie jak dwa razy, czy drugi raz, czy że jak? W tych pokoikach coś jest, nie? W którymś. To nie, to miał być kurwa skok. Ale nie pamiętam w którym. Chyba w tym drugim właśnie. A, tam jest po prostu koleś. A, item jakiś jest? Nie, nie, nie doskoczę, jebać to. Chyba same śmieci, dobrze, to idziemy stąd. Jest tu strzał podniesiony. Fuck that. Idziemy. Z drugiej strony ogniska, ale coś tam jest ważnego, tego uderzy? Czek na duszę, no to brzmi dobrze akurat. Puszcza cieni. Odblokujemy sobie tego wyjście do tego lasu. Mógłbym tego drugiego stargetować, co mnie chce zabić. Odblokujemy sobie wyjście do tego lasu mgieł. I się cofniemy do Pursuera. A tu na górze jeszcze koleś kamieniami rzuca, nie? Nade mną. A nie, on po prostu podchodzi. Hello? Oni obaj będą rzucać, czy ktoś podejdzie? Okej. Okay. Ała, jeszcze z góry ktoś rzuca. Ała! Trafił, kurwa. Wrolowałem się w jego kamień. Chodź! Ała! Kurwo. Oła, aha, aha. Nie trafi mi tu kamieniem, nie? Trafi. Ała! Kolega! Gdzie ty tam stoisz? Nie widzę. Jak to boli! Kurwysyn. Szansa dużego szarda z Girma? Co to znaczy, że szansa z... A, bo tam jest jeszcze krasnoludek, bez kitu. Ciekawostki, jak z lodowego DLC dostaniesz to około. To około? Pokazuję niewidzialnego kota, to będziesz też widzieć tych niewidzialnych śmierdzieli z tej lokacji. Tak, widziałem. Dowiedziałem się o tym na poprzednim ranie. Jak w jakimś celu cofałem... Aha, nie. Nie pamiętam po co. Po coś się cofałem do tego miejsca, gdzie się idzie do... skorpionicy.
I właśnie to było po tym, jak już zdobyłem to oko kapłanki, tak? Tak to się chyba nazywa. I byłem mega zdziwiony. Oko. A oko. Dar szturkę. Właśnie możliwe, że ja ten, że ja miałem już oko kapłanki, bo coś robiłem w DLC-ku, może jakiegoś itema szukałem? A Ice Rapiera raczej nie, bo Ice Rapier dropi szybciej. Ale możliwe, że właśnie Darkurkera robiłem. Dobra, czyli to jest to ognisko. Cofnijmy się rzeczywiście do tego Gierma, zobaczmy co tam jest. Tylko kurwa to skakanie to jest dla mnie, ech. Szybko chyba Awę zrobiłem? Dość szybko, no. Chyba w 10 podejściach padła. Padł, nie wiem czym jest kurwa Awa. Po Vessel Shielda, no. To miałoby sens. Bo Vessel Shield to było dobre gówno. Dobra, a czy ja mogę tędy po prostu przejść jakoś, żeby nie skakać? Kurwa. Bo skakanie tutaj jest tragiczne, nie? Nigdy nie lubiłem w Soulsach elementów platformowych, a co dopiero kurwa na gitarze, żeby to... Okej. Okay. No, chyba nie, okej. Okay. O! Hej! O! Mhm. Ej, w ogóle bardzo szybko zaskakuje w DS2. Animacja do skoku. Ja nie wiedziałem, że ona aż tak szybka jest. W większości Soulsów, jak masz ten dziwny skok, to musisz naprawdę przez, nie wiem, dobre pół sekundy sprintować albo sekundę, zanim twoja gra powie, okej, już możesz skakać. Chyba, że masz zjebane bindy, kurwa, na gitarze. Od strony ogniska, Paweł, ja wiem, ale nie pamiętałem w ogóle, o jakiej stronie mówiłeś. Tylko po prostu chciałem przeskoczyć. Tak będzie git? Może? Przynajmniej się skok wykonał. Problem jest właśnie z tym, że ja nie mogę kamery ustawić. To jest największy problem. Żeby skoczyć tak, jak chcę skoczyć. Nie wiem, czy tak będzie dobrze? Oh. Aha. A chodzi ci od poziomu ogniska, że na dole, tak? O to ci chodziło. Nie, no gdzie to... Gdzie jest ten Gierm? Byłem po obu stronach. Czy on jest... bo tam są po dwie, kurwa! Dwa pomieszczenia. No ja go chcę jebnąć raz, no. Raz go pierdolnę. Okej. Okay. Ała! Kurwa! Opie! Ja myślałem, że on się nie zagrował jeszcze za bardzo. I chuj. No dobra, próbowałem. I to. Dusza i kukła. Dobra, w to drugie ojej, ty żyjesz? Zawsze mnie schizuje, że w DS2 one jakoś tak dziwnie umierają. Wydają się żywe ciągle. Dobra, czas na Pursuera, ale najpierw jeszcze jakiś level za to wbiję, nie? Check 2K, ale kukła darmowa. Kukła i 2000, to brzmi jak dobry deal za jeden ciężki skok. Całkiem niezły deal. Pretty good deal, my friend. Po co ja do niego przyszedłem? Ja levele chciałem. Ty nie levelujesz. I za ty shard. Mam jeszcze sharda kolejnego? A, bo teraz znalazłem, no tak. Po wielkości oczu pewnie wodował zatwardzenie. Wodował zatwardzenie? To znaczy wodować zatwardzenie. To się sranie było. Dobrze. 9-9 jest kolejny breakpoint ADP. Breakpoint. No może nie wiem ile dusz mam. Przed chwilą użyłem wszystkie jakie miałem, nie? Bo bym se... wbił te 9-9 ADP. Jezus, 4 koła. Mam jeszcze tą duszę bossa. Z dusz bossowych? Nie, duszę... bo za Pursuera nie leci dusza, nie? Czy leci? Leci, bo za nim jest miecz też przecież. Jak ten... wypada miecz Pursuera na tle zwykłego Greatsworda, jeśli chodzi o damage? Ja pamiętam, że go miałem na moim pierwszym przejściu, ale niekoniecznie... 9-9 jest breakpoint, tak? Zwinności. Będę miał już ten... 12 iframe. Grzesznicy lepszy. Agility guide. 99 albo 105, dobra. Czyli 9-9, na tym zostaniemy na razie. Weźmy, kurwa, jeszcze... wytrzymałość. Albo nie. Pójdźmy jeden punkcik w HP, a co? Musimy trochę tanki się zrobić w HP, bo... wiadomo jak to jest, nie? Dobra.
Gorzej jest krótszy, ma gorszy moveset one hand i dodatkowo ulepsza się go kośćmi. On jest na kości, bo to jest broń bossowa, no ta. Prawda. Wydaje ci się, że na tym ranie będzie dużo safe skamowania? Możliwe, no. Jak będą jakieś dziwne dobiegi, tak jak na przykład na ten, na kociaki, jeśli będę na duo tronu umierać, to pewnie też. Trochę będzie pewne. Czekaj, tędy, nie? Ja ich będę zabijać chyba po drodze. Zazwyczaj jak tam biegnę do Pursuera, to nie zabijam przeciwników po drodze, ale... nie czuję się komfortowo nie zabijając ich tutaj. Ała. Z tymi będzie problem. Okej, nie bronią się jakoś. Na szczęście. Przestańcie! Czemu odchodzisz? Kurwo. Ty, ale przeżył jeszcze, tak? To zajebiście, zaraz umrę. Może jednak przebiegnę po prostu. Czyli poza Great UGS-em wchodzi wielka pała w grę? Być może. Ja już raz wielką pałą przeszedłem grę, nie? Więc chciałbym Great Swordami sobie... Ja mówię, ja bym chciał przejść Great Swordem ogólnie, zwykłym. Bo to jest jedyna gra FromSoftu, jedyny Souls od FromSoftu, gdzie ja nie przeszedłem gry Great Swordem. Dawaj czymś nowym. No to jest dla mnie nowe, kurwa. To jest właśnie to. Że to jest dla mnie nowe. Chyba, że chcesz, żebym pograł kurwa magią. To pomyliłeś streamy, stary. To nie w tę stronę. Run na gitarze to nie jest moment na testowanie pojebanych buildów, wiecie? A przypominam, że ja nie gram na padzie jak normalny człowiek. Tylko jak człowiek z autyzmem, na gitarze. No nie wejdę, no. Jak grałem na padzie, to miałem na tyle dużo czasu, że mogłem spokojnie wymanewrować to. Na lokację przed kotami wielka pała się przyda? Czemu? Jakimi kotami? Mówisz o kotach króla? Shield only? Nie robiłem Shield only ZS2. Shield only robiłem tylko... Kurwa, w Eldenie. Ja pierdolę, czy wy... Jako Greatswarda polecam miecz Smelter Demona, a ja bym chciał Greatswarda, po prostu. Muszą obaj naraz przyjść. No czemu moja baba? Czemu mi to nie widzę, co się dzieje. Da. Idźcie sobie, oni gonią w nieskończoność, nie? Bo to jest Dark Souls 2. Mogłem kurwa windą polecieć. O, jeszcze ten się obudził. Pi! Kurwa mnie, że roll attack to jest pchnięcie na tej broni. No, paruj, paruj, kurwa, blokuj. Śmieciu. Spokojnie. O nie! Niespokojnie, ja item podnoszę. Dodałem śmierć, czy nie? Musisz więcej challenge'ów w DS2 zrobić, bo fajny kontencik. Nie wiem, ja Eldena bardziej lubię jednak. Jednak bardziej lubię Eldena. Do DS2 mam takie podejście trochę jak do Sekiro, że fajnie raz na jakiś czas wrócić, ale nie na długo. Nie na długo. Czekam. Parę złotych zostawiłem po sobie, nie? Ten się jeszcze obudził, kurwa, będzie mnie gonić. No czemu? Nienawidzę zasięgu braku. Kurwa, no ja nie widzę, nie widzę. Jak nie mam zasięgu. Ty, a da się jakoś zrobić, żeby tylko jeden z nich przyszedł? Oni mnie w ogóle widzą jeszcze przez ścianę. No i obaj, kurwa, ja ledwo maluteńki kroczek zrobiłem. Jest zaspamieni po prostu. Teraz tak. Tam dalej będzie taki chujek z wielkim mieczem, nie? Rzuć kukri. No mógłbym w sumie tak. Ten. W ogóle podoba mi się ich mega... Mega podoba mi się ich zbroja, tych kolesi tutaj. Wiem, że ona dropi. Jest taka prosta, a ja zawalnąłem w ścianę. Jest taka prosta, ale jednocześnie całkiem ładna imo. Okej. Na górze czyszczenie będzie bolesne. Na górze. Upstairs. Despawn wszystkich przeciwników. Nie. Chodź. Ok. Teraz tak, tu po prawej gościu, ała, strzela. Okej, jeszcze nie mam zasięgu. Ok.
Kurde, w sumie to ja bym chyba kukłę w ogóle walnął, nie? Jak idę na bossa. Kukiełka to by ściekła tutaj, żeby mi więcej HP na panu pursujerze. Jebnem. Czy nie jebnem? Nie jebnem. Nie jebnem. Jebnem sobie leczenie za to. No dobra! Wyciszamy muzykę, bo filmóweczka jest piękna tutaj. Znaczy taka prosta bardzo, ale ładna. Is this too easy for you? I'll see you later. Oj, nie lubię jak combo robi. No nie skacz mi tak, kurwa. Chyba od tej szarży można po prostu odbiec, nie? No właśnie. Można odbiec, a ja nie odbiegam, tylko robię rola. Powiem tak, bow only było trudniej tutaj. Zdecydowanie, bow only, kurwa. Jak nie masz dostępu do tych lepszych tarcz. Czy tarcz? Strzał. I bijesz tylko drewnianymi. O Jezu, nie miał być atak. To jest tragedia. Możesz przestać combo robić, a to nie jest combo pełne. O! Stagger jeszcze, pięknie, easy first try. Bossy! Patrzcie, ile mam śmierci w tym momencie, bo ja nie widzę. 25 śmierci. W tym żadna z nich nie była na bossie. W Eldenie mogłoby być więcej filmówek? Wydaje mi się, że jest fajna ilość filmóweczek w Eldenie. Broń mi się zmieniła. Znaczy ja bym w ogóle chciał po prostu, żeby każdy boss wizerunkowy miał filmówkę. To jest jedyne, co bym chciał tak rzeczywiście, nie? Item, item. To jest jedyne, co bym chciał naprawdę, żeby było. Każdy boss z wizerunkiem, żeby miał filmówkę. Szarże pulsuera i jego pchnięcie. Właśnie nie zauważyłem, znaczy przypomniałem sobie podczas walki. Że wystarczy je strafować w bok. I tędy się idzie. To mam wyczyszczone. Więc mogę sobie przejść na luzie. Po set z Drang Lake. Który jest fajny, ale jest kuresko ciężki, nie? Relana i Romina. No właśnie, no jest parę bossów w DLC-ku. Które imo zasługują, kurwa, na filmówkę. A nie mają. Szkoda. Filmówka Soldier of Godric. Tak, to by było piękne. Beautiful, dobra. Lecimy ten. Zaraz Ring of Blade założę. Zamiast chyba Life Ringa najbardziej się tym pozbyć. Miecz jest spoko. To jest wielki miecz zwykły, nie? Myślałem o nim nawet przez chwilę. Bo no, wydaje mi się, że tymi broniami... Ja bym chciał między różnymi mieczami przede wszystkim. Wielkimi i ultrasami żonglować. To mi się marzy na to przejście. Więc jak będą inne z jakichś bossów, to pobawimy się, nie? Czy właśnie miecz z... Tego pana, może coś tam nim pomacham z ciekawości. Miecz Drang Lake, tak. Najkrótszy greatsword w grze, co ty gadasz, to nie brzmi dobrze. Ja lubię mieć zasięg. Tak naprawdę ja gram wielkimi broniami nie dlatego, że mają wielki damage i tak dalej. Ja lubię mieć zasięg. Zasięg i szerokie ataki. To jest plus wielkich mieczy w Soulsach zawsze, nie? Można powiedzieć, ale zasięg masz na halabardzie, ale mam same pchnięcia praktycznie, nie? Albo jakieś takie łupnięcia od góry. O Boże, zacząłem się ruszać i... Chłop nie wie, co się dzieje. Jest spoko nieulepszony, jeśli chodzi o damage. Ukla. A to chujowe jedno. Szybka zmiana tego. Opinii, jak się wypowiedział teraz znawca. Dobra, odblokowane. Pójdźmy po Ultra Greatsworda. Tylko tak. Duszę Pursuera mam. Nie chcę jej zużyć raczej. Wbiłbym parę leveli. Żeby móc Ultra Greatsworda, żeby nie iść tym samym hajsem, który mam przy sobie.
Better sick, sick, less. Tak. Nowy poziom. I teraz tak. 22 tysiące. Gdzie jest moje dexterity? 104 jakbym wbił ile? Kurwa, 7 leveli to jest... Czy nie... Wydaje mi... Pójdźmy troszeczkę w HP. Troszeczkę w... wytrzymałość i dalej będziemy iść dopiero w ADP. Mam te 12 klatek, póki co styknę. Mam duszę wielkiego chuja, a czy ostatniego golema, ostatniego, jak mu tam? Giganta. Popniemy ją sobie i za nią kupimy Greatsworda. Pytanie, czy ja w ogóle pamiętam, jak do niego dojść. Iść przy ścianie lewej, nie? Iść przy lewej ścianie i dojdę. Dusza wielkiego chuja, no tak było. Lepiej pod deksa brać miecz Lucatiel, jeśli chodzi o półtoraki. Właśnie widziałem w ogóle, że sporo wielkich mieczy, zwykłych, skaluje się z deksem. Strasznie mi się to nie podoba. Dobrze, jak mówisz i coś zamieniasz słowa na chuja, jak, no jak wiesz, tak to jest, nie? W lewej ścianie idź, Paweł, to nie zabłądzisz. Nie? O, no jest! I chyba nawet nie spulowałem żadnego chuja. Dowiem się, jak zostanę w plecy, nie? Chyba nie spulowałem. Dobra, węgarlu, kochany, znaczy głowo węgarla. Leave me alone. A co się zabłądzi? No to kurwa, będę szukać wyjścia, nie? Jo, no. I on ma jeszcze Claymora, nie? To też mnie kusiło, szczerze mówiąc. Myślałem trochę o Claymorze, trochę o wielkim mieczu. Może Claymora też później kupimy, zobaczymy. Dobra, na razie musimy popnąć duszę. Olbrzyma. TC ma na plus 10. Pod siłę Claymore standardowa, ale i tak Claymore w tej grze to i tak quality. No właśnie. 6900, dobra, gadaj. Back again, yes, I am. 5000, cyk. Ale to nie jest ostatnia rzecz, jaką mam tu do zrobienia, nie? Bo jeszcze... Ring, Pylody plus 1. Jest tutaj na górze gdzieś, nie? Jak się idzie tędy. Tędyk. Tylko tu już spuluje kolesi. Papari papa, tu się idzie dalej. A ja muszę iść jeszcze dalej, tak? Kurwa, jak zabłądził chłopie, ja nie wiem, gdzie ja idę teraz. O, tu nade mną jest Philodia. Nienawidzę tego miejsca, kurwa. Bo to się tak nie jest aż tak złe, jak dojście do... Luda i Huyena. Cyk. Może jeszcze nawet uda się odblokować... Chciałem powiedzieć łaskę tutaj? To nie łaska nawet. I jak już tu jestem... Estus Shardzik, gdzie tu jest Estus Shardzik? Pochylnia, która się zlewa z całym otoczeniem. Estus Shardzik, dropi z któregoś... A nie, ja nie mam tych... branchów. Trzymam. Estus Shardzik dropi z któregoś z wilków, lisów. Jak oni tam mają? Lwy! Tu bym miał gdzieś tego brancha, nie? Jakbym miał? Nie mam, miałem tylko jednego, zużyłem go, żeby tutaj przyjść. Dobra, to idziemy stąd. Czy ja mogę gdzieś jeszcze zdobyć jakieś pieniądze? Bo nie pomyślałem o kamieniach. Ja kamieni nie mam, żeby to wzmocnić. Tu jest pył, musisz skoczyć na most. Halo Paweł, teraz widzę. Ja zobaczyłem, co pisałeś, jak się teleportowałem już. Wyskoczyć na most? Mówimy o tym, tam gdzie jest ten koleś, co strzela do mnie? Tam dalej? Nade mną? Tam o, w tej skrzyni tutaj? Co jest nad moją głową, czy nie? Na lewo, bo tu jest ten chujek, dobra, ten co... Ten rycerz, nie? Bo oni zawsze tych pyłków... Pilnują, prawda. Ten się pulnie? Nie pulnie się, nie? A Boże, skok. No i zmienił się item, a skok się nie zrobił. Hej! Urwiu. Tupię sobie w powietrzu, w miejscu. Świetny atak, kolego. Ten był już lepszy. Aha! O! On takie coś ma? Co jest? Co jest? No nie wiedziałem nigdy takiego czegoś. Ja myślałem, tylko macha mieczem. Pojebany. A możesz przestać się bronić tarczą. Okej, okay, już zagridowałem. Łocie pierun. Guard Counter? Ja mu zrobiłem Guard Counter? To bardzo niechcący musiało być. Chyba, że on mi zrobił, to nie zauważyłem. Jest pyłek. Nasz pierwszy w tym przejściu, nie?
Czekaj, Gerd Hunter to jest po prostu... Atak? Strzałka i atak. No nie. Nie mogę. Nie mogę. On też może dropnąć God Sword, a co ty gadasz? No to mógłby, no. Miałbym dwa od razu. I tak będzie jeszcze jeden, który jest tam... Tam, gdzie jest ciemno, nie? Tam, gdzie są te pojebane... Chyba się robaki. To nie są robaki. Tu jest motyl? Ja randomowo sobie klikałem targeting. Dobra, tędy dojdziemy. No nie targetuj mi go tutaj, no. A tu jest w ogóle halabarda, czarna halabarda, nie? Czarnego rycerza. Ja nie doskoczę tam. Będzie wyjebka. Okej. Okay. Black Knight Halberd. Gówno barda. Jest chujowa w DS2? Tak samo jak w DS3. Ja pamiętam, jak zobaczyłem, bijąc Gundyra w DS3, tego prawdziwego Gundyra, mocnego Gundyra. Mogę to przerolować po prostu? No nie. Jak zobaczyłem halabardę czarnego rycerza w DS3 przy Gundyrze, miałem takie, o kurwa, ale zajebista musi być. No i się zdziwiłem, że jest strasznie chujowa. Możesz, jeszcze jak? No właśnie widzę. Właśnie widzę. Ja chcę mój hajs z powrotem, stary, ja potrzebuję pieniędzy na kamienie. Zaraz weź to ustaw, nie? Żeby skoczyć tak, żeby nie spać. Yep, that's me. Okay. You're probably wondering how I ended up in this situation. Nie! Chciałem się obrócić! Nie patrz mi na tego motyla! Ustaw mi kamerę. Tak, żeby było naprzeciwko wejścia, no. Ja! Walka z kamerą, nie? Jeszcze mocniej niż zawsze. No powiedzmy, to by już trafiło chyba, co? Kawałeczek w bok. O! Okej. Okay. Pieniądze. Teraz trzeba w to wejście trafić kamerą. Hajsu jest pro w D2, ja wiem, ale ja bym chciał już mieć ten mieczyk wzmocniony. Ok. Co ty mi tam targetujesz znowu? Jok. Okej, okay, ale będę klnąć w Eldenie, nie? Na ten targeting. Bo Elden to jest gra, w której fajnie, jak grasz normalnie, że targetujesz na kilometr wszystkich przeciwników, ale chujowo, jak nie możesz kontrolować kamery normalnie. I targeting, przycisk do targetingu odpowiada jednocześnie za twoje poruszanie się po świecie. Co motyle dropiły? Nie pamiętam, jakieś śmieci. Tak samo było w Sekiro, nie? W Sekiro też jest ten targeting range ogromny. Walczysz sobie z strażnikiem drzewa, tu cyk target na owieczkę. No, czy ja mam jakiekolwiek małe kamienie? Zwykłe titanite shardy? Teeth shardy? Nope. Będzie dużo teeth shardów w tym miejscu, gdzie po pursuerze jestem, nie? Czy nie? Tam będzie na pewno vendor. Tam będzie, kurwa, kowal z dużymi odłamkami z kolei. Jak pytałeś się o halabardę czarnego rycerza, to na górze masz cały wywód o tym? Gówno barda, split damage. Jakiej górze? Mi u Magdafa jest w chuj. To może przez chwilę polatajmy jeszcze. Tym mieczykiem. Możemy jeszcze Magdafa dzisiaj odblokować, nie? Ja wiem, że już jest 15 po północy, po ten teges, ale no... Wyżej na czacie, nie przewija mi się aż tak wysoko. Ostatnia wiadomość, jaką już widzę, to jest... Gerd Hunter, Łocie Pierun. Jedyny zarzut, jaki mam do DS2, to jest działanie halabardy. Im bliżej przeciwnika jestem, tym mniej bijesz, tak jak miecz czterech króli. A, jest sweet spot damage po prostu. A czy to jest fajnie realistyczne, nie? Bo to w wielu broniach drzewcowych w DS2 działa. A czy w DS-ach ogólnie tak działa. Że nie chcesz uderzać drzewnią twojej broni, tylko jednak powinieneś ostrzem, nie? To jest ten tak kwestia żyć. Realizmu. Czekaj, ja tu mogę... Oh fuck. Pierdolnąć gąbeczką na dół i ona wybuchnie, czy nie wybuchnie? Weź ją popchnij. Hehehehe. Skurwysyny. Na halabardach jeszcze jeden pies. Spróbuj się zagrać kosami w DS2. Aż tak chujowo. Dobra, to będzie Pursuer, nie? Znowu. I tu jest ciaśniejsza arena. Chociaż nie, jego arena normalna też jest dość ciasna. I tu już za niego chyba Twinklingi dostanę, nie? Leci, już go słyszę, już jak sapie. Wylądował. I w pizdu, i wylądował. Nie mogę Sargetu złapać! A złapany jest już. Ring of Blades nie założyłem, nie? O chuj. Ciasne było to przejście. Stamina, stamina. No nie, nie, mógłbyś nie stać przy... ścianie?
Nie! Kurwa! Dobra. Wystarczy go no-hit teraz zrobić, nie? O! Powiedziałem no-hit, o! Dobrze, że teraz właśnie wpadł stagger. Okej. Okay. Migoczący tit. Migoczące cycki! Srebrny sygnet. A ja takiego nie mam, jaki ja mam? Złego węża. To samo, tak? Czy nie? Tak. A ja mam plus jeden od Melenti, okej. Okay. Dobrze, dobrze. Może spaść przepaść, jak zrobi dasza w tył i w dziurę w ścianie. Peka. No, pieniędzy mi dał dużo, to jest najważniejsze. Wnętrze na końcu jest niewidzialny, pusty. Gdzie? Na dole? Czy w której wnęce? Tu? Nie wiem, jakie wnęce mówimy. Wnęce w ścianie. Obok skrzyni. Tu? Oto tego nie widziałem nigdy. O kilku z nich mi już powiedzieliście wcześniej, jak grałem kiedyś, ale tego nie widziałem nigdy jeszcze. Teraz tylko się nie wypindolić, prawda, bo teraz, no... Ha! To on tak będzie stać tutaj? Nie, wszedł za mną! Idziesz na dół? O! Kurwa, nie mogę podejść tutaj do góry. No nie mogę podejść do góry! Dobrze, że nie bije mele. Jego takie mele są zjebane. Stone ringa na nich weź. A właśnie, miałem Ring of Blades w ogóle założyć, nie? A propos ringów. R.O.B. Więc to, mówisz Stone Ring. Weźmy zamiast tego. To jest stone, dobrze założyłem? Kamienny, tak. W ogóle jak sobie patrzyłem ten, ja przed każdym ranem, jak robię w jakiejś grze, w której nie do końca pamiętam mechaniki, patrzyłem sobie na info na temat itemów ogólnie różnych. W DS2. I widziałem, że masa buildów, masa ludzi gra właśnie ze Stone Ringiem prawie zawsze. Na jedno R1 będą wytrąceni, to bardzo dobrze brzmi. Dobrze, antyczny klucz, nie pamiętam do czego jest. Hello! Lucatiel baba się nazywa, nie? Lucatiel, jo. Nie wiem, pewnie nie zrobię jej quest, ale przyklikam ją. Już się powtarza, czy jeszcze nie? Tak, I come from Mira. Mira. Mira, Mireczka. Teraz się nie wypierdolić, tak jak powiedziałeś. A tu jest ciasno. O! No nie, czemu żeś tam stanął w drzwiach? Nie wiesz, że gości się nie... No nie ma na R1 jedno. Może na dwa. O kurwa, tylko że jakbym trafił, nie? Z dobiegu mam. Kurwa, ale to nie był dobieg, chłopie. Na pchnięciu z dobiegu ich wyprowadzam z równowagi. Dobra, mam ognisty miecz, mam też firebomby w razie czego, więc byleby ten kutasiarz, co jest przede mną, nie rozjebał tej beczki i będzie dobrze, nie? Tu po lewej coś jest? Item. To jest branch czy nie branch? Żywica. Czy gdzieś tu się brancha nie znajduje? Ja nie pamiętam. Zielux to taki stary, wracający z mlekiem za każdym razem, jak u Pawła jest grany DS2, ale Zielux wyczuł wcześniej, nie? Zielux... Od dwóch tygodni jest prawie co stream, nie? O, dobra, dobrze, chodź. Ale nie bij mele, nie bij mele! Prawie zahaczył, chodź, podejdź bliżej. Git. A teraz mam co, atak, rzeczywiście. Wtedy nie miałem. Dobra, niech to zjedzie na dół i się rozdupi tak, jak powinno. Okej, okay, no dobrze, no nie jest źle, nie? Mogę jebnąć albo mogę jebnąć. Długo. Jest tu więcej, nie? Trzy czy dwa? Czy dwa. Dogosy na szczęście nie lubią ognia w tej grze. Nie umrę, nie? Nawet nie dałem czasu wam na odpowiedź. Mogę jebnąć albo mogę... No bo chciałem powiedzieć, że albo mogę ogniem, a czy tym... Mieczem? Albo mogę firebombem, żeby było bezpieczniej, nie? Bire bomb. I skoro... czekajcie. Skoro gramy pod siłę... Boże, nie mogę wyjść. To nie są te drzwi. Skoro gramy pod siłę... Zapal pochodnie. To nie jest zapalenie pochodni. Rozpalimy mu to. Bo tu on ma fajny młotek, nie? Nie mogę kliknąć. Welcome home, good hunter. Marpi, dziękuję za follow. Siemanko, siemanko. To jest jedyna pochodnia, jaką on tu ma, nie?
Siedzi jebany Rada No Hit graty. Congratulations. Dobra, to ja usiądę. Matka lepsza? Zwykła matka? Serio? Jak patrzyłem sobie na tym, na build planerze, ale zgaś to już. Jak patrzyłem na build planerze, to raw damage wyglądał lepiej na tej. W ogóle ten młotek jego, damage'owo na liczbach wyglądał lepiej. Chyba był migoczącymi robiony, to chyba tak, no. Ja przez chwilę nim grałem na moim pierwszym przejściu. I chyba go właśnie ten, power stensowałem w ogóle zwykłą macką przez chwilę. O, młot rzemieślnika. Graty teraz masz do psychiatry. Gdzie on te kamienie ma? W tej ostatniej skrzyni, czy już podniosłem? Podniosłem, czy nie było tych kamieni? Gdzie te... Gdzie są te kamienie? W dalszej jakiejś tej? Jest... Kurde, no, przeklikało się, no. Tu mam 5 i 4 duże, plus on jakiś sprzedaje jeszcze, nie? Jeszcze raz. Mam 5 zwykłych, małych i 4 duże, jo? Jo. Czyli potrzebuję jeszcze jednego małego. Dokupić. Hunter damage miały ten sam? Nie wiem. Na to nie patrzyłem. Ogień, unga bunga. Masz, weź se żar. Czy mam jakiś kamień na wymianę w gnieździe? Być może. O, ma tylko duże. Co ty gadasz? Ja myślałem, że ma też małe. Dobra, mam 4 duże, tak? Czyli potrzebuję jeszcze 2, żeby mieć na plus 6 mojego Ugsa. Stąd już nie chcę nic. Ok. Kupmy jeszcze tego jednego u Magdafa. U Lenigrasta, to jest Magdaf. I robimy GS-a na plus 6. Uci Gatana? Nie chcę uci. Fuj. Raz zrobiłem run w DS1 pod Uchi i mi się bardzo nie podobało ten przycisk. Raz zrobiłem run pod Uchi w DS3 i mi się też bardzo nie podobało. Jedyne miejsce, gdzie jest Uchi jako tako znośne, jak dla mnie, to jest Elden. Ale to dlatego, że ma Blida po prostu i można mieć ją na początku gry, nie? Wzmocnienie. Teraz zobaczmy, jak kurwa ciężki będę, jak to założę, nie? W tej grze jest tak jak w DS3, nie? Że za ciężkość moją wyda inny stat 90%. O! Muszę nago chodzić. Czemu nie mam statów? Czekaj, co? Ile mam siły? 12, muszę jeszcze 2 siły wpierdolić. O Jezusie, kurwa mać. No nic, no. O! Piękne. Nago najlepiej. Wiesz, nago najwięcej stylu, nie? Ale nie na gitarze. Kurde, ja będę takie hity na ryj dostawać. Ej, ten atak z rozbiegu jest świetny. Zazwyczaj GS-y w Soulsach mają takie coś, że mają ciągnięty po ziemi atak taki wymaszysty, ale nie aż taki... Teges. Na początku ruin cieni masz grudkę. Nie wiem. Na ten moment...